Witam, tu Aristeo. Odwiedźmy miasto krasnoludów. Tak, na początek przypatrzmy się rzeczom, które są do odnalezienia. Czy na tej planszy coś widzę ciekawego? No na pewno to jest miernik. Poza tym tu jest ciekawe to, że ślimak jest nagi, czyli musimy dla niego znaleźć skorupkę. Alchemik też coś od nas chce. Dziura między schodami jest zbyt szeroka, żebym mógł przeskoczyć, gdybym tylko znalazł jakiś mostek. Tak. O, tu jest coś. To jest koło. Okej. A to? Klucz nasadowy. No pięknie, już trzy rzeczy. Tu możemy wejść do sklepu. I tak, tu jest świecznik, pudełko zapałek. Tak, czy tu jest coś, co mógłbym wykorzystać? No, tak, ale to jest po prostu związane z czymś, na co jeszcze nie jestem gotowy. To skorzystajmy z mapy. Tak, byliśmy w tym miejscu, jeszcze możemy iść tu. Zaczniemy od tego miejsca. O, żabka. No i może od razu żabki się pozbędźmy. Zobaczcie, tu jest kałuża. Okej. Da nam to pierwszy z ułamków klejnotu. I tak, tu jest czapka alchemika. Tu pusty karnister. Młotek. Kamienny młot, tak. Tak, to wygląda ciekawie, ale nie rozumiem, co oznacza napisano tu. Napisano to przy pomocy dziwnych runicznych symboli. Muszę znaleźć tłumacza albo słownik, żeby to odcyfrować. Czyli już wiemy, dlaczego musimy tą książkę pozyskać. Tak, tu jest zejście do tartaku, ale tu jest duża skała. Musimy znaleźć proch, żeby ją zlikwidować. O, tu jest coś ciekawego. Tak. Możemy od razu to założyć. I to też. Tak. A poza tym... To ja tu chyba nic nie widzę. To nie jest tak, że przykładowo za każdym razem, jak zaczynamy grę, te przedmioty są w tych samych miejscach, gdyż one są tak jakby rozlosowywane. Dlatego każda gra wydaje się być troszkę inna. Wróćmy. Aha, ona coś ode mnie chce. Ale to jeszcze wróćmy i zobaczmy inne miejsca. Twoja twarz wygląda znajomo. Możesz być jednak jednym ze szpiegów Cedrika. Udowodnij swoją wartość, rozwiązując zagadkę kamiennej kolumny po mojej lewej stronie. Twoją nagrodą będzie to, co znajdziesz w środku. Mojej. No to już powtórzyli. To jest chyba to. Aha, i muszę znaleźć brakujący element. O, tu jest. Więc zostało to rozwiązane. Ale teraz już nic nie chcę mi powiedzieć miłego. O, jest tutaj coś wartościowego, czyli... magiczny pyłek. Tu, o, tu jest coś do... Aha, to jest taka typowa gierka. Pamięciowa. Ale to mogę mieć pewne problemy, więc trochę to potrwa. Dobra, gdy pamiętam, czerwony klucz jest tu. Znaczy, to wygląda jak czerwony klucz. Czy to nie było... Nie. O, to było to. Wolałbym coś takiego bardziej łatwego do zapamiętania. Rzecz. O,
O, a to był przypadek. Pamiętam, że czerwony klucz tu jest. Widziałem gdzieś, może tu, nie. Nie, nie pamiętam. O, czerwony klucz, to jest to, co mówiłem. Tak znaczy wygląda jak czerwony klucz. Teraz taka kropka musi być poniżej. O. Trzeba zawsze zapamiętać coś charakterystycznego i starać się tego szukać. To jest takie coś z trzema kropkami. No, akurat się udało. Coś będę pamiętał. O, to takie coś charakterystycznego. Dobrze. Taka kropka i coś łukowatego. Będzie coraz trudniej. A to już chyba widziałem. Nie, to było to. O, to było to, dobra. Teraz tu. Nie, tu będę pamiętał taki czerwony. O, o, właśnie. A teraz to ustalmy. Zielone z czterema kropkami. Łatwiej, bo jest po prostu mniej. Niebieski. O. O. A to już gdzieś widziałem. No. I jeszcze tu. No, jesteśmy na przodu. Tak. Aha, zyskaliśmy to. A poza tym, czy ja tutaj coś widzę? Aha. Kotek coś od nas chce. Mięso. No na tą chwilę to ja tutaj nic nie widzę. Przyjdziemy później, wiecie. Tu byłem, to jeszcze tu nie byłem. Tak, tu jest strasznie dużo strzygów. O, to jest mięso. Tu jest książka, którą chcę dostać. Mógłbym się zranić, próbując sięgnąć tę książkę. Muszę najpierw zatrzymać maszynę. A jak powszechnie wiadomo, do tego służy. Tak, tu mam koło dla tego wózka. Tak, tak, czy ja tu coś widzę? O! O, i to właśnie idzie tu. To się udało. To? Nie, to nie jest nic. Nie ma tu nic do roboty. O, i fajnie, jesteśmy poinformowani, że w tym miejscu wszystko żeśmy już pozbierali i zrobili tak trzeba było. Dobra, teraz podejdźmy tu. Mogę dać mu czapkę. Tak, pieniek musimy znaleźć. A co to jest? O! No fajnie. Skorupa. Kolejny odłamek klejnotu do mnie trafia. O! Świeca. Zajrzyjmy tu. I tak, świeca idzie tu. Zapałka by się przydała, ale ja tutaj zapałki nie widzę. Zobaczmy tu. Aha. To jest dla ciebie.
mamy przepis na ciecz o potężnej mocy. Zajmiemy się tym później. Tak, proch potrzebują, żeby tu się dostać, ale ja go nie widzę. A tu? Baryłka z prochem. Okej, tu jest już wszystko pozbierane. To zostały mi jeszcze to i to. Aha, zaraz. Tu przecież z tym pieńkiem możemy się udać. Okej. Teraz tutaj. Okej. Piękie. Mogę teraz użyć tej deski jako most i wreszcie pójść na piękne. Może tu znajdę brakujące rzeczy. O, proch. On coś ode mnie chce. Proszę. Mam już cały klejnot. Ten klejnot jest już cały, nie go tylko umieszczę w koronie. Okej. Ale ja bym potrzebował jeszcze zapałkę. Tu jest wskaźnik paliwa, coś muszę tu dostarczyć. Wlot silnika. Aha. Ale ja nie widzę tej zapałki. A, jest tu. No. Fajnie. No to tu dużo popchnęło mnie do przodu. To teraz może tak. Co ja mogę zrobić? Wysadzić tą skałę. Tak. Czyli to. Aha, jeszcze muszę iść w jedno miejsce, żeby zapalić tą zapałkę. Okej. Okay. No i może byśmy mogli... O! Tak. Jaka to była kombinacja? Niebieska woda, kwiat, pióro. Niebieska woda, kwiat, pióro, glina, zielony pył. Glina, zielony pył. To się udało. Wspaniale, czuję, że ten płyn ma moc, która mogłaby coś napędzać. Muszę znaleźć zbiornik, żeby zabrać płyn ze sobą. Mam coś takiego? Tak, ale brakuje mi jeszcze tej jednej rzeczy. Aha, tu ja wiem, gdzie ona jest. Dobra, to idziemy, bo mam już zapałkę. Zapalono. I to jest właśnie ta brakująca rzecz. Okej. No i udajemy się tu i tu. I teraz tak, paliwo tu. Idealnie. Teraz muszę tylko zainstalować silnik. I to jest do silnika. Wreszcie, statek powietrzny jest gotowy do drogi. Tak. I teraz byśmy mogli się udać w kolejne miejsce, ale o tym, co nas tam spotka, dowiecie się z kolejnego odcinka. Trzymajcie się.